Żeby wykonać to ćwiczenie, potrzebne będą nam następujące materiały. Kartka z bloku technicznego bądź karton, dziurkacz, sznurowadło, nożyczki, pisak. Na początek odrysowujemy wybraną figurę. Mogą być również litery, dowolne obrazki. Po odrysowaniu figury wycinamy ją, a następnie przy pomocy dziurkacza robimy dziurki. Starsze dzieci mogą to ćwiczenie zrobić samodzielnie. Potem pokazujemy dziecku, jak należy przewlekać. W tym ćwiczeniu rozwijamy percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną.